Mimo niesprzyjającej aury i dość niskiej temperatury, pasjonaci dwóch kółek wystartowali w kolarskim maratonie Cyklo Karpaty 2013. W niedzielę ponad 400 zawodników z całej Polski nie tylko stanęło na linii startu. Wyczuć można było nerwową atmosferę i nutkę adrenaliny, bo przecież w takim maratonie przygotowane trasy nie należą do łatwych. Wyścig podzielony był na trzy główne kategorie. Hobby to jest 30 km, mega 60 km, a giga to jest 90 km. Oprócz tego są jeszcze zawody dla dzieci od lat 4 do 12. W tych wszystkich wyścigach, w tych trzech dystansach jest jeszcze kategorie wiekowe i oczywiście panie i panowie mają osobno, także razem jest 19 różnych kategorii. Kiedy organizatorzy maratonu Cyklo Karpaty zwrócili się, czy w tym roku Wojnicz byłby zainteresowany zorganizowaniem kolejnego etapu, powiedzieliśmy tak, trzeba stawiać na sport. Uważam, że powiedzmy mamy tutaj wielu amatorów różnych dziedzin sportu i uważam, że powinniśmy na ten sport nakładać środki, żeby ten sport się rozwijał. Uczestnicy swoje rowerowe umiejętności sprawdzali na trasach wyznaczonych na terytorium gminy Wojnicz i gminy Zakliczyn. Przez 15 miejscowości będzie ten maraton przebiegał. Przebiega głównie przez drogi polne, jakieś żwirowe, przez lasy, bo to chodzi o tym, w tym maratonie o to chodzi, że mają być to takie trasy właśnie dla rowerów górskich. No nie po Na pewno nie po asfalcie. I jeszcze też niektórzy lubią, jak troszeczkę popada, bo więcej błotka jest, a oni to uwielbiają. W maratonie nie mogło zabraknąć oczywiście samego organizatora, czyli burmistrza Wojnicza Jacka Kurka. Może więcej czasem sobie na takim czoperku motorze jeżdżę, ale również jestem tutaj, przyjechałem tutaj rowerem i tak jak powiedziałem, mam zamiar w tym etapie takim amatorskim wziąć udział. Przed startem zapytaliśmy zawodników, jak przygotować się do takiego maratonu. W tym roku jako taka specjalnych nie było, bo nie było okazji, ale myślę, że dam radę. Jak się zrobi ciepło, to staram się jak najwięcej jeździć na rowerze. Co dwa dni jeżdżę na rowerze jakieś 30-40 km, a tak poza tym to nic innego. Diety żadnej nie ma. Co najbardziej liczy się na trasie? Dobre hamulce, no i równowaga przede wszystkim. Na trasie najbardziej liczy się bezpieczeństwo oczywiście. No i siły i wytrwałość, byle dojechać do końca. Doświadczenie przede wszystkim, siła, trening, jak się trenuje dobrze, to jeździ dobrze. Chyba skupienie, bo trasa jest dość trudna, nawet na dystansie hobby, także żeby, no, najważniejsze, żeby dojechać do mety, myślę. Burmistrz Wojnicza zapewnił, że maraton nie kończy, a rozpoczyna rowerowe imprezy. Jest to pierwszy raz organizowane na terenie naszej gminy, ale myślę, że to jest dobry początek kolejnych imprez rowerowych, na które już zapraszamy do naszej gminy. Linię mety szczęśliwie przekroczyli wszyscy zawodnicy. W maratonie takim jak ten niedzielny nie liczy się tylko podium, a satysfakcja z dotarcia do celu. Anna Ptak, Tarnowska TV.